Jasno. Kto zadzierasz w piątko mięsojadem, ten będzie opluty jadem. Co? O nie, północ! Czyli koniec postu. No dobra, to mam taką małą prośbę. Czy możemy tą rozmowę przełożyć na piątek? Zwycięstwa! Ura, prezenty uratowane! No dobra, to dzisiaj to i tak już w poptokach. Bachory dostaną za rok, a ja tymczasem zapraszam na świąteczny poczęstunek. No i to ja rozumiem, zdrówko! Dobrze, że to było tylko draśnięcie, a w Żuku była apteczka. No. Ech, uwielbiam święta. Może i w piekle mamy ładniejszą szopkę i nie ma takich kłótni o politykę przy wigilijnym stole, ale te wasze też ujdą. Pyszna ta czerwona rybka, pyszna. Tylko Maniuś, 27 od 8 rano mamy klientów do wulkanizacji poumawianych. To żebyś jak zwykle nie popłynął aż do posylwestra. Czego ci życzę, kierowniku, z całego serca. Ale obiecać nie mogę, ciabas. A ja życzę szefowi spełnienia marzeń i tytanowej wątroby. Chyba domyślam się, co to za marzenia. A tobie, Marcin, też spełnienia marzeń? No i żebyś żadnej choroby wenerycznej przy tym nie złapał. Dzięki, Domino. Prawdziwy z ciebie przyjaciel. Wszystkiego najlepszego. I tobie też, szefie. Wesołych świąt, mordecki. Deutschland, Deutschland, über alles, Hände hoch und Achtung, Minen, Panzerfausten und Granaten, Opel Astra, das ist gut.